Dzisiaj rozwiążemy nierówność z dwoma wartościami bezwzględnymi. Jest to zadanie pierwsze z matury z maja 2013 roku za 4 punkty. Oczywiście każde zadanie z nierównością czy też z równością powinniśmy zacząć od zastanowienia się nad dziedziną problemu i tutaj dziedziną będzie zbiór liczb rzeczywistych. Nie będziemy się teraz w ogóle ograniczać, nie mamy żadnych pierwiastków, żadnych ułamków, żadnych funkcji specjalnych, w związku z tym możemy sobie pozwolić, aby wziąć za dziedzinę zbiór liczb rzeczywistych. Mamy dwie wartości bezwzględne i pod pierwszą wartością bezwzględną znajduje się funkcja liniowa 2x minus 5, a pod drugą wartością bezwzględną x plus 4. Pomiędzy wartościami bezwzględnymi mamy minus, mamy znak mniejsze bądź równe, a z prawej strony mamy 2 minus 2x. Takie zadanie, gdzie mamy więcej niż dwie wartości bezwzględne, najlepiej jest rozpocząć od zbudowania sobie tak zwanej tabelki, w której będziemy zapisywać, w jakich przedziałach poszczególne funkcje pod wartością bezwzględną mają wartość dodatnią lub też mają wartość ujemną. Więc tak, tworzymy sobie tabelkę, w której będziemy mieli funkcję 2x minus 5 oraz x plus 4. Teraz powinniśmy wyznaczyć sobie miejsca zerowe każdej z tych funkcji liniowych po to, aby wiedzieć, jakie przedziały zaznaczyć. No i tak, mamy funkcję 2x minus 5, no więc przyrównujemy do zera, aby policzyć miejsce zerowe, więc 2x jest równe 5, x jest równe 5 drugich. Druga funkcja liniowa to jest x plus 4, przyrównujemy do zera, przerzucamy czwórkę na prawą stronę i mamy x jest równe minus 4. W związku z czym mamy dwa miejsca zerowe, czyli będziemy mieli dwa punkty nas interesujące w tych przedziałach, czyli minus czwórka i 5 drugich. W związku z tym rozbijemy sobie tą naszą dziedzinę, czyli zbiór liczb rzeczywistych na przedziały minus nieskończoność minus 4, minus 4, 5 drugich, 5 drugich plus nieskończoność. Teraz pozostaje się nam zastanowić, w jaki sposób te przedziały domknąć. Z której strony będziemy mieli przedziały domknięte, a z której strony przedziały otwarte. Pamiętajmy, że to nie jest tak naprawdę istotne, czy my z prawej będziemy domykać, czy z lewej strony te przedziały. Ważne jest, aby suma tych przedziałów zawsze tworzyła dziedzinę i aby część wspólna poszczególnych przedziałów była zawsze zbiorem pustym. Tak? Czyli aby nigdy te przedziały na siebie nie zachodziły. Czyli jeżeli w jednym momencie domkniemy przedział, no to w drugim musi być otwarty. I tutaj my zastosujemy taką konwencję, że nawiasy z lewej strony będą domknięte, a z prawej strony otwarte, czyli będziemy mieli minus nieskończoność, minus 4 obustronnie otwarty przedział, minus 4, 5 drugich. I tutaj przedział będzie lewostronnie domknięty, a prawostronnie otwarty, 5 drugich plus nieskończoność, przedział lewostronnie domknięty. Teraz musimy się zastanowić, jak będzie wyglądała ta funkcja w poszczególnych przedziałach, czyli w których przedziałach funkcja będzie przyjmowała wartości ujemne, a w których wartości dodatnie. Najlepiej jest to zrobić poprzez rysunek. Wystarczy sobie narysować mniej więcej przybliżony wygląd naszej funkcji liniowej. Skoro mamy do czynienia z funkcją liniową, to będzie to bardzo łatwe. Zaznaczamy sobie oczywiście miejsce zerowe. Tak jak w przypadku tej pierwszej funkcji miejscem zerowym jest 5 drugich. Wiemy, że funkcja będzie rosnąca, ponieważ współczynnik przy x jest dodatni, ponieważ to jest 2. W związku z czym rysujemy po prostu funkcję liniową rosnącą, przechodzącą przez punkt 5 drugich 0. Oczywiście jest to wszystko przybliżone i zauważamy, że wszystko, co jest na lewo od 5 drugich jest poniżej osi OX, a wszystko, co jest na prawo jest powyżej osi OX. W związku z tym tylko przy tym przedziale 5 drugich plus nieskończoność wstawimy plus, a w pozostałych dwóch wcześniejszych będą minusy. To teraz przechodząc do drugiej funkcji, postąpimy dokładnie tak samo, czyli rysujemy sobie przybliżony wygląd funkcji. Miejscem zerowym jest minus czwórka, funkcja jest rosnąca, czyli zauważamy, że minus postawimy tylko przy tym przedziale minus nieskończoność minus 4, a przy dwóch pozostałych wstawimy plusy. Teraz przechodzimy do rozpisania naszej nierówności na trzy przypadki. Dlatego, że mamy trzy przedziały, no to będziemy mieć też trzy przypadki i oczywiście pierwszy przypadek to jest kiedy x należy od minus nieskończoność do minus czwórki i tutaj zauważamy, że obie te funkcje przyjmowałyby wartości ujemne. W związku z tym, skoro mieliśmy do czynienia z wartością bezwzględną, to potrzebujemy zmienić znak przy obu, czyli będziemy mieli minus 2x minus 5
plus x plus 4 i to ma być mniejsze bądź równo do 2 minus 2x. Ten plus przy x plus 4 jest dlatego, że właśnie mieliśmy minus w oryginalnej nierówności przed wartością bezwzględną, a skoro tutaj także pojawia się minus, no to minus i minus da nam plus. Później przechodzimy do drugiego przypadku, czyli kiedy x należy do przedziału lewostronnie domkniętego, minus 4, 5 drugich i tutaj minus będzie tylko przy tej funkcji 2x minus 5, czyli będziemy mieli minus 2x minus 5 minus x plus 4 i to ma być mniejsze bądź równe od 2 minus 2x. Przechodzimy do trzeciego przypadku, czyli x należy do przedziału lewostronnie domkniętego 5 drugich plus nieskończoność i tutaj obie te funkcje przyjmują w tym przedziale wartości dodatnie, czyli nie będziemy musieli zmieniać znaków, w takim razie będziemy mieli 2x minus 5 minus x plus 4 w nawiasie i to ma być mniejsze bądź równe od 2 minus 2x. Wewnątrz każdego takiego przypadku mamy spójnik logiczny i, czyli to, co nam wyjdzie z rozwiązania poszczególnej tej nierówności, będziemy musieli także jeszcze skonfrontować z tym przedziałem, który w danym przypadku się znajduje. Ale pomiędzy każdym z tych przypadków, czyli pomiędzy pierwszym, drugim i trzecim przypadkiem, jest spójnik logiczny lub. Przechodzimy więc do pierwszej nierówności, czyli opuszczając sobie nawiasy mamy minus 2x plus 5 plus x plus 4 i to ma być mniejsze bądź równe od 2 minus 2x. Dodajemy minus 2x plus x, uzyskujemy minus x, 5 plus 4, czyli będzie plus 9. To ma być mniejsze bądź równe od 2 minus 2x. Przerzucamy 2x na lewą stronę i 9 na prawą i będziemy mieli minus x plus 2x ma być mniejsze bądź równe od 2 minus 9, czyli x ma być mniejsze bądź równe od minus 7. Czyli teraz podsumowując ten pierwszy przypadek, mamy, że x należy od minus nieskończoności do minus czwórki oraz, że x ma być mniejsze bądź równe od minus 7. I tutaj będziemy mieli część wspólną tych obu przedziałów, czyli zaznaczając sobie to na osi liczbowej, mamy po pierwsze, że x właśnie ma być mniejsze od minus czwórki oraz, że x ma być mniejszy od minus siódemki, czyli ostatecznie biorąc część wspólną z pierwszego przypadku wychodzi nam, że x należy od minus nieskończoności do minus siódemki włącznie. Teraz przechodząc do tego drugiego przypadku mamy minus 2x plus 5 minus x minus 4 i to ma być mniejsze bądź równe od 2 minus 2x. Minus 2x możemy sobie skrócić i będziemy mieli minus x plus 1 ma być mniejsze bądź równe od 2. Przerzucamy sobie jedynkę na prawą stronę, czyli minus x ma być mniejsze bądź równe od 1. Przemnażamy przez minus 1 i tutaj skoro mamy do czynienia z nierównością, to musimy pamiętać, że przemnożenie czy też podzielenie przez ujemną liczbę powoduje nam zmianę znaku, więc będziemy mieli, że x jest większy bądź równy od minus jedynki. Czyli podsumowując przypadek drugi, mamy, że x należy do przedziału lewostronnie domkniętego minus 4, 5 drugich oraz x jest większy bądź równy od minus jedynki, więc znowu musimy wziąć część wspólną. Zaczynamy od narysowania pierwszego przedziału, czyli minus 4, 5 drugich. Przy minus czwórce mamy domknięte kółeczko, przy 5 drugich otwarte. Później zaznaczamy x większe bądź równe od minus jedynki i tutaj przy minus jedynce mamy domknięte kółeczko, bierzemy część wspólną, czyli to jest ten przedział minus 1, 5 drugich, lewostronnie domknięty. Przechodzimy do trzeciego przypadku, czyli będziemy mieli tutaj 2x minus 5 minus x minus 4 i to ma być mniejsze bądź równe od 2 minus 2x, czyli 2x minus x daje nam x minus 5 minus 4 minus 9 i to ma być mniejsze bądź równe od 2 minus 2x. Przerzucamy sobie 2x na lewą stronę i 9 na prawą i uzyskamy x plus 2x ma być mniejsze bądź równe od 2 plus 9, czyli 3x ma być mniejsze bądź równe od 11. Dzielimy przez 3 i mamy, że x jest mniejsze bądź równe od 11 trzecich. Więc podsumowując przypadek trzeci, mamy, że x należy do przedziału lewostronnie domkniętego 5 drugich plus nieskończoność i x jest mniejsze bądź równe od 11 trzecich. Zaznaczamy na osi liczbowej 5 drugich 11 trzecich. Zaznaczamy oba przedziały, pamiętając, że w obu przypadkach będziemy mieć zamalowane te kółeczka. Bierzemy część wspólną i z trzeciego przypadku uzyskujemy, że x należy do przedziału obustronnie domkniętego 5 drugich 11 trzecich. To teraz, tak jak wspominałam na początku, pomiędzy tymi przypadkami jest symbol logiczny lub, czyli będziemy brali sumę poszczególnych przedziałów.
Pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak jest, że wcześniej braliśmy i teraz bierzemy lub. Otóż wygląda to następująco. Jeżeli działamy w obrębie jednego przypadku, no to wtedy x, ten, który nam później wyjdzie z naszej nierówności, musi należeć do tego ustalonego przez nas przedziału. Czyli nie może się okazać, że my sobie ustalimy jakiś przedział, tak jak na przykład wcześniej było to minus nieskończoność minus 4 i później trafilibyśmy na jakiegoś x, który do tego przedziału by nie należał. A tutaj bierzemy lub, dlatego że my podzieliliśmy sobie tą naszą dziedzinę na kilka przedziałów. I my tak naprawdę nie wiemy, do którego z nich ten x może wpaść. On może wpaść do pierwszego, lub może wpaść do drugiego, lub może wpaść do trzeciego. I dlatego właśnie na końcu bierzemy po prostu lub, czyli sumę tych przedziałów. No to sobie te przedziały zaznaczymy. Czyli zaznaczamy sobie oczywiście najpierw kluczowe liczby minus 7, minus 1, 5 drugich, 11 trzecich. Rysujemy sobie po kolei każdy przedział. Minus nieskończoność minus 7, minus 1, 5 drugich i tutaj będzie w 5 drugich otwarte kółeczko. Ale w trzecim przedziale widzimy, że musimy to kółeczko zamalować właśnie przy 5 drugich i rysujemy przedział 5 drugich do 11 trzecich i zauważamy, że w 5 drugich mamy i zamalowane i niezamalowane kółeczko, czyli był przedział i domknięty, i otwarty. Ale skoro mamy sumę, to tak naprawdę będziemy tutaj domykać i na końcu uzyskujemy sumę takich dwóch przedziałów, minus nieskończoność, minus 7 prawostronnie domknięty, suma przedział obustronnie domknięty, minus 1, 11 trzecich. I to już koniec tego zadania. Zapraszam Was oczywiście do innych filmików na moim kanale oraz na mojego Instagrama. Cześć!